Witam was serdecznie, widzowie, w tym oto odcinku na tym kanale na serii Gospodarze z Barycia. W tym odcinku nawet sianoko... Nie. Prasowanie Belą, nową kupioną od Krony. I takie od... czego? Fiel. I takie o, widły naprzód. No i klas 660 Arion. 3 miliony przebiegu. Nie, no żartuję, że mi tyle nie ma. Nowiutki z firmy 150 tysięcy. Zarobię sobie. Nie no. Mam firmę daleko. No i plan jest taki, że właśnie sobie tu będę układać belki. No bo owijarki nie ma, a wiadomo, że w farmingu nie da się owijać siano. No to dobra. Ruszamy. Łognia. Tak chodzi, kogutki ma, o. Tylko coś nie działa. Trzeba to zobaczyć. Pewnie się tam, ta lampa się przegrzała, czy to tam jest. Dobra, to będzie, więc to muszę naprostować. A on ma tura jeszcze dodatkowo, więc jak będę chciał, to sobie tamtego tu przyczepię. Dobra, teraz sobie to, a mogę sobie tam. No chyba, że spróbuję rękami. Dobra, ruszamy na pole. Musimy nowymi nabytkami. Dobra. Będziemy przejeżdżać obok bażanta. Nie, bażanta, tylko strachaną w ogóle. Jezu. Dobra. Jak to żartami? Dzisiaj mam pracować w polu. Skręcamy. Podobno jakoś pójdzie. Ile on powiedział? Nie wiem, co. O, rozłożymy sobie tam te sprzęty. Albo nie, czekaj. Będzie to za szeroko. Dobra. Dobra. I łokcie. No, no i piękny zestaw. Albo wiecie co? Tam się wyrobimy. Może znowu się zaczekamy i będzie no miniaturkę na film. No i jak będzie miniaturka, to będziecie bardziej widzieć. Bo wy wiecie na co iść, a co mi. Dzisiaj czekajcie. Wyzwanie dla was zostawiacie tutaj wszyscy 20 łapów w górę, no i będzie dobrze. No i dłużej oglądajcie, do końca oglądajcie, będzie dzisiaj śmiesznie na pewno. Zobaczycie, co się stanie. Na razie jest jedna bela, słabo to będzie. No ale może będzie więcej. Bo ja myślałam, że będzie więcej. A, i tak w ogóle to u sąsiada sobie ogarnąłem pole i mogę sobie niego skosić, bo on tam będzie orać tak i no. No i chyba następny odcinku to będzie. Więc będzie dobrze. Dobra, będzie z tym strzygany. Może. Niepotrzebnie przygotowałem tamten zestaw. No ale dobra, przynajmniej może coś nie zbieramy. No co tam naprzód załabiłem trochę ten bel. No i no. Chcę, że kiedyś wyopłatnie wrócić. Czekajcie, bo ja sobie tylko przed tym zostawiłem i wjechałem teraz. No i dobra, jeszcze dwa przyjazdy, a ja może nie wiem, nawet ostatni przyjazd został. No i będzie tylko zbieramy.
shoty damy. Te shoty wrzucimy. I w ogóle skosiłem sobie tutaj jeszcze ten kawałek. No bo już w sumie nie miałem co robić, tak. Nie miałem co robić, to skosiłem i tak już. Więc no. A w ogóle napiszcie jaki kombajn, jaki marki. Tyle jaka marka. No, czyli nie będzie kolejny. Dobra. Tam się przyjawię już z zatorkiem. Dobrze, ruszamy. Typowy bym ja, że to tak tylko w tych BMW-kach to oni mają takie, albo Audita takie, z takie piosenki, tylko słychać. Przechodzisz świetnikiem, to oni tylko takie piosenki. Ja wolę klasyczną muzykę, takie, jak takie na YouTubie czy coś tam. Znaczy no, na YouTubie coś tam widziałem, i tam było taki filmik, muzyka z klasyczną, no nie? No i było tak, że wyobraź sobie, że z tempem z tej piosenki spada baba od matmy do soda. I to taka piosenka była. Kiedy śmiałem to raz. Dobra. Nie wiem, jak będzie słabo to coś. Szczęście tylko tu chodzi. Pęko, nie pęko. Nic się tu nie stało. O Jezus Mary, co ja żem zrobię? Dobra, spróbuję ten.
mogę tam właśnie, nie wiem, linku tutaj do góra, ja to nie chodzę. Oczywiście nie sprzedałem jeszcze. Dobra, widzowie, ja to sobie się zrobię. Wy zostawcie suba. Wiecie już, że nie zapuszczę przedać. Wy zostawcie suba, pod góry, a ja się z wami żegnam.